Zagraj! Minigry! Ustawienia! Mini... Zagraj! Podstępny łotr! Może użyję magii ziemi na tej roślinie? Dzięki magii kucyka ziemskiego potrafię sprawić, że roślinki i kwiatki szybko rosną. Naciśnij ten... Aha! Muszę tylko dostać się do tamtego miejsca. Gotowa do świętowania! Kryształowa latarnia. Wciąż nie wierzę, że mieszkamy w tym magicznym miejscu. Co się tutaj dzieje? Jesteś wyjątkowo silna jak na motyla. Dlaczego byłaś tu uwięziona? Przykro mi, nie znam motylowego. Podążaj za motylkiem, aby dowiedzieć się, co zrobić dalej. Chyba chcę, żebym za nią poszła. Muszę uciekać! What?
Już tu jesteś? Lepiej się pospieszmy. Zatoka Grzyw na nas czeka. Wiem. To tędy, prawda? Nie inaczej. Ale most jest zniszczony. Możemy go naprawić, używając naszych mocy. Jednorocyklingu! Ale nie pamiętam, gdzie zostawiłam narzędzia. Powinny być w pobliżu. Pomożesz mi je znaleźć? Robi się. Jeszcze dwa! Naciśnij ten przycisk, aby potrząść drzewem. Nie zapomnij zebrać owoców! Jedno. Pora zanieść je Izzy. Dziękuję, Sany. Wybawiłaś most z kłopotów. Od teraz możesz dokonywać jednorocyklingu zawsze, gdy znajdziesz tego rodzaju stół. Dzięki za pomoc. Ciągle uczę się tej całej magii. Naciśnij ten przycisk, gdy znajdziesz stół rzemieślniczy, aby dokonać ich jednorocyklingu. Powinnam poszukać Hika. Czeka na mnie już jakiś czas, a wiem, że ceni punktualność. Tu jesteś! Wszędzie cię szukałem! Tylko ciebie brakowało! Brakowało? Brakowało do czego? Do treningu zdolności pasterskich. Nowa wspaniała tradycja Dnia Zatoki Grzyw? Zaganianie króliczków! Muszę... Szkoda mi tych króliczków. One to uwielbiają. Ciągle mi o tym ględzą. Widzisz? No dobra. Co mam zrobić? Cóż, część króliczków ciągle ucieka na grzywiastą. Ciągle brakuje trzech króliczków, ale nie mogły daleko uciec. Złapiesz je dla mnie, prawda? Będą przed tobą kicać, więc zagoń je aż tutaj. Dobra, robi się.
Dobra robota! Widać, że masz talent do pasterstwa. Ale nie będą gotowe, dopóki ich nie nakarmisz. Znajdź marchewki i wróć do mnie, zanim króliczki staną się nerwowe. Być może zrobimy z ciebie zaganiaczkę królików, co nie, maleństwa? Witaj na oficjalnym kursie związanym z konkursem pasterskim. Cel jest prosty: zagonić króliczki do bram. Im więcej zagonionych króliczków, tym lepszy wynik. Pamiętaj o jednym: brama będzie zmieniać strony. Gotowa do zaganiania króliczków? Wycofujesz się? Wróć, jak najdzie cię ochota na zaganianie. Witaj na oficjalnym kursie związanym z konkursem pasterskim. Cel jest prosty: zagonić króliczki do bram. Im więcej zagonionych króliczków, tym lepszy wynik. Pamiętaj o jednym: brama będzie zmieniać strony. Gotowa do zaganiania króliczków? W porządku! Zaczynamy! Trzy, dwa, jeden, start! Yeah.
Hola! Nieźle, Sunny. Naprawdę nieźle. W tym roku może w końcu dojdzie do jakiejś rywalizacji. Super! Ruszamy na grzywiastą! Tak, ale najpierw uprzątnę te pudła. Może mu pomożemy? Nie, sam je tu ustawiłem i sam je zabiorę. Au! Chyba nic mu nie jest. Świetnie sobie z tym radzi. Witajcie na Grzywiastej! Jesteśmy w samym sercu Zatoki Grzyw. Witajcie, Źrobiątka. Chcecie zobaczyć wspaniały spektakl? No pewnie. Tak, chcemy. Nie możecie przegapić Parady Pipi. Parada Pipi. Będzie tu całe miasto. Tak, będziemy was wspierać. Mogę przynieść kupę brokatu. A ja napisałem tę chwytliwą i niesamowitą piosenkę. Leci tak. Dobra, będę, jako fan. Świetnie, do zobaczenia na miejscu. Będę obok tworzyć dekoracje. Narka. A ja stanę na straży wejścia do parku miejskiego.
Grzywiasta wygląda super, co nie? Chyba mnie nie przepuszczą. Hej! A ty gdzie się wybierasz? Na paradę pip-pip! Proszę pana? Zła odpowiedź. Sunny Star Scout, tak? Zostałaś automatycznie zapisana do Akademii Lotniczej Zephyr. Figurujesz jako skrzydlata rekrutka i musisz natychmiast zacząć swój trening. Ale ja ledwo umiem latać. Cóż, to chyba dobrze trafiłaś, nie? Daje się, że tak. Najpierw musisz pokazać, co potrafisz, pokonując tor przeszkód na ziemi. Jeśli chcesz dostać skrzydła, zbierz wszystkie kryształy w wyznaczonym czasie. Gotowa, aby się sprawdzić? Pewnie. To znaczy, tak jest. Mhm. 3, 2, 1, start! Dobra robota, kadetko Star Scout. Nieźle sobie radzisz. Zasłużyłaś na to. Pip, co się stało? Co się stało? Wszystko się stało! Mój piękny billboard został zniszczony! Teraz żaden kucyk nie przyjdzie na mój pokaz! To skandal! W Zatoce Grzyw jest niebezpiecznie! Kto mógł coś takiego zrobić? Ktoś próbuje zniszczyć to wydarzenie! Musimy go znaleźć! Albo ją! Ją? Wszystkie kucyki są podejrzane! Ktoś musiał coś widzieć! Porozmawiaj ze wszystkimi kucykami na tym obszarze. Popytam w okolicy. Jedwabie i ubrania z różkowa! Ktokolwiek to zrobił, ma fioletową sierść. Fabryka jest zamknięta. Trwa remont. Sabotażysta ma długą niebieską grzywę. Podejrzanym jest jednorożec. Mam wszystkie poszlaki. Muszę porozmawiać ze Sproutem. Świetna detektywistyczna robota. Jednorożec z fioletową sierścią i długą niebieską grzywą, tak? To chyba oczywiste, kto to zrobił. Nie,
Izzy nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Obawiam się, że jako zastępca szeryfa będę musiał ją aresztować. Nie, zaczekaj. Porozmawiam z nią. Lepiej znajdź ją, zanim ja to zrobię. Co do tego masz rację. Muszę ją znaleźć. Hej, Sunny! Czyż dzień Zatoki Grzyw nie jest cudny? Cóż, ktoś zniszczył billboard Pip. O nie! To straszne! Mam pomysł! Możemy go zjednorecyklingować. Tak! To będzie dowód, że tego nie zrobiłaś. Czego nie zrobiłam? Niczego. Czego potrzebujemy? Potrzebujemy farby! Mnóstwa różowej farby! Znajdziesz ją? Farba? Robi się! O, witaj! Szukasz farby? Tak! Potrzebuję mnóstwo różowej farby. Cudnie! A co masz na wymianę? Na wymianę? Jest dzień Zatoki Grzyw! Nie wolno płacić! Trzeba się wymieniać! Słaby z tego interes, ale wszyscy to lubią. A co chcesz w zamian za farbę? W dzieciństwie chciałem służyć w Gwardii Pegazów. Prowadzenie sklepu jest super, ale... Gdybym tylko mógł założyć jeden z tych fajnych hełmów gwardzisty. Może znajdziesz mi taki? A więc hełm gwardzisty. Znajdę go. Jakiego wspaniałego kostiumu szukasz? Szukam hełmu gwardzisty. Hełm gwardzisty? Świetny wybór. Mam jeden, ale... Chcesz się wymienić? Mamy dzień Zatoki Grzyw. Proszę tylko o cudny czerwony kwiat. Cudny czerwony kwiat? Zgoda, zdobędę go. Chyba mnie nie przepuszczą. Szukasz czerwonego kwiatu? Wymienię się na cokolwiek. Ach, żałuję, ale wymieniłam już wszystkie czerwone kwiaty. Mam jednak ich nasiona w tych doniczkach. Mogłabym je wyhodować używając magii, jeśli nie masz nic przeciwko. W żadnym razie, spróbuj z tymi. Cudowny kwiatek! Oto nowiutki hełm, moja droga. Zaczyna mi się podobać to całe wymienianie. Teraz w drogę do sklepu z farbami. Tylko spójrz na ten hełm! Pozwól, że go przymierzę. Wygląda świetnie! Prawda? Za Equestrię! Za Equestrię! Wymiana to wymiana. Oto różowa farba. Doskonale! Teraz możemy naprawić billboard. Och, bardzo ci dziękuję, Sunny! W końcu mamy dzień Zatoki Grzyw! Zaczekam w melodyjnej grzywie. Tłumy będą walić drzwiami i oknami. Dalej, kocyki! Pokaz wkrótce się rozpocznie.
Dowiedziałaś się, kto zniszczył moje billboardy? W zasadzie to... nie. No cóż, teraz wygląda ślicznie. Tylko to się liczy. Sani, tłum już jest, ale czegoś brakuje. Pierwiosnki! Mojej tancerki! Pokaz nie może się bez niej odbyć. Znajdziesz ją? Pewnie. Gdzie mam szukać? Nie jestem pewna. Lubi różne kryjówki. I smoothie! Znajdę ją. Pokaz musi trwać! Ty pierwiosnko? O, nie! Pierwiosnka zniknęła! Puf! To ty, pierwiosnko! Tak! To ja! Ale nie mogę wziąć udziału w pokazie! Dlaczego? Coś się stało? Po prostu nie mam co na siebie włożyć! To wszystko? Znajdę ci jakieś ciuchy! Zrobisz to dla mnie? Potrzebuję trzech ubrań! Trzech? Załatwione. O, dzięki temu nie opędzisz się od komplementów. Ubrania na wybieg? Robi się. Na pokaz Pip! To wyjątkowe ubranie! Mam wszystkie ubrania! Pora je dostarczyć pierwiosnce! Masz je? Tak! Teraz możesz wziąć udział w pokazie! Ale nie mogę! Nie! Nie mogę i już! Co? Dlaczego? Bo tak! A co jeśli ubrania mu się nie spodobają? Komu? Kogo masz na myśli? Hitcha! Kogo innego! Jest taki miły i troskliwy, taki... Ach, cały on... O, rozumiem. Ale Hitch nie zwraca uwagi na ubrania. Nie? Na pewno? Pewnie. Jego bardziej interesuje zaganianie króliczków. Sądziłam, że mu zaimponuje tym, jak będę wyglądać na wybiegu. Ale się wstydzę. Dlaczego? Nie powinnaś. Wyglądasz doskonale. Naprawdę? Tak. Musisz tylko być sobą. Podejdź do niego i powiedz... Hej! Sana, nie wiem. Ja czułabym się znacznie lepiej, gdybym miała powód, żeby z nim porozmawiać. A co gdybyś przypadkiem miała dla niego smoothie? To byłby dobry powód. On uwielbia korzenne smoothie o smaku dyni. Przyniesiesz mi jedno takie? Tak, zostanę twoją dostawczynią smoothie. Ale mój wózek do smoothie jest w sklepie. Gdzie ja teraz znajdę smoothie? Witaj! Chłodziarka w wózku mi się zepsuła. Przygotujesz mi dwa smoothie? Oddam! Nie ma sprawy. Jakie chcesz? Świetnie! Poproszę dwa korzenne smoothie o smaku dyni. O nie! Nie mogę ich zrobić. Zabrakło mi kremu z dyni. Jeśli przyniesiesz mi kilka dyń, to wtedy ci je zrobię.
Jeszcze dwa! Doskonale! Jeszcze tylko jedno. Mam wszystkie dynie. Pora wracać do koktajlowni. Jednokorzenne smoothie o smaku dyni? Robi się! Bardzo dziękuję! To tylko smoothie. Łatwizna. Nie o to chodzi. Dziękuję, że zachęciłaś mnie do bycia sobą. To zawsze najlepsze, co możesz zrobić. Pamiętaj, że on uwielbia króliczki. Króliczki, tak! Zaniesiesz te ubrania Pip? Zrobi z nich lepszy użytek niż ja. Pewnie. Zna się na ciuchach. Ubrania? Ale ja potrzebuję tancerki do pokazu! Teraz chcesz, żebym znalazła ci tancerkę, tak? Nie! Stoi przede mną idealna tancerka! Ja... Będziesz cudowna! Jesteś gotowa potańczyć? Pora zaczynać! Ubierz się! Nie mamy czasu do stracenia! Szanowne klaczki i ogierki! Witam was na paradzie Pip Pip! Dziś mamy dzień Zatoki Grzyw! Najpierw trzeba się odpowiednio wystroić. Wybierz najbardziej bajeczny strój z menu. Naciśnij ten przycisk, aby go włożyć. Naciśnij te przyciski lub przesuń drążek w lewo lub w prawo, aby zobaczyć inne akcesoria. Naciśnij ten przycisk, gdy zechcesz już zabłysnąć.
tylko spójrz na te ruchy! Nie wiedziałam, że masz taki talent. Ja też nie. Jesteś dobrą instruktorką tańca. Przyjmij to w dowód uznania. Odznaka Dnia Zatoki Grzyw! Jesteś gotowa, aby wyruszyć do parku miejskiego i zagonić te króliczki. Ten dzień Zatoki Grzyw coraz bardziej mi się podoba. Poszukaj magicznych luster. Użyj ich przy pomocy tego przycisku. Przykro mi, Sunny, ale nie mogę cię wpuścić bez odznaki Dnia Zatoki Grzyw. Zawody pasterskie to niezwykle poważna i oficjalna sprawa. Znajdź magiczne lustro i załóż medal. Spójrz na siebie! Masz odznakę Dnia Zatoki Grzyw i w ogóle! I jesteś gotowa na zaganianie króliczków, prawda? Ruszajmy do parku miejskiego! No i jesteśmy. Wszystko gotowe na zaganianie króliczków, co? Wszystko okej? Patrz! Mój billboard! Nie wygląda tak źle. Moje zęby! To sabotaż! Musimy przeprowadzić śledztwo, prawda? To chciałby tak zepsuć Dzień Zatoki Grzyw! Ktoś wspominał o śledztwie? Uwielbiam śledztwa! Mam na koncie parę spraw. Nie powinnaś być w Akademii Lotniczej? Wszystkim tam w głowie tylko opalanie się. Musimy znaleźć świadków, a to znacznie ciekawsze. Popytaj, ktoś musiał widzieć, jak do tego doszło. Okej, sprawdzę to. Podejrzany ma jasną, białą sierść. Krótka, czerwono-niebieska grzywa?
Dynie! Smaczne i ozdobne! W tym roku owoce są wyjątkowo smaczne. Ktokolwiek to zrobił, musi być Pegazem. Dziwne. To wszystkie poszlaki, ale... Mamy wszystkie poszlaki! Doskonale! Ale ten opis... To ty, Zip! Nawet mnie tu nie było! Pewnie! Pegazy mogą łatwo odlecieć z miejsca zbrodni! Obawiam się, że muszę cię aresztować. Nic z tego! Aha, przykro mi! Niech to! Przestępczyni na wolności! Musimy ochronić Zatokę Grzyw przed tymi atakami! Ostrzegę mieszkańców przed zagrożeniem! To wszystko nie trzyma się kupy. Dlaczego moi przyjaciele mieliby to zrobić? Chyba powinnam naprawić ten billboard. Kicz fajnie wygląda w tych rogach. To niemal dzieło sztuki. Ta, powinnyśmy je jednak trochę zjednorocyklingować. Serio? Tak. Czego potrzebujemy? Trochę żółtej farby na dobry początek. W porządku, załatwię trochę. Żółta farba? Tak, mam trochę i mogę się wymienić. Robię sałatkę owocową i potrzebuję kilku składników. Czego konkretnie? Przyniesiesz mi kilka jabłek i gruszek? Robi się. Nie, jeszcze jedna sztuka. Super, teraz z powrotem do sklepu z farbami. Piękne owoce, a teraz najważniejsze. Do wszystkiego potrzebna jest wielka dynia, naprawdę wielka. Fajnie, gigadynia jest już w drodze. Sunny, dałabym ci największą dynię, ale wciąż jest niedojrzała. Może użyjesz na niej swojej magii? Jak urośnie, będzie twoja. Słodko! Świetnie! Jeszcze tylko trochę... Ups! Jest ogromna! Jak mam ją teraz dotoczyć na miejsce?
Na wielkiego kucyka, to dopiero dynia. Dziękuję. Chyba. Proszę, zasłużyłaś. Bierz się za malowanie. Świetnie! Z powrotem do billboardu! Cie! To jednorocykling w najlepszym wydaniu! O wiele lepiej! Dzięki tobie wyglądam całkiem nieźle, nie? Nie było łatwo. Ej! No cóż, tym bardziej dziękuję. Mamy coraz więcej podejrzanych. W Zatoce Grzyw jest niebezpiecznie. Kadetko Star Scout! Słyszałam o tobie! Przecież już się znamy. Pamiętasz? To bez znaczenia, kadetko! Jesteś tu, żeby sprawdzić swoje zdolności motoryczne. Moje co? Swoją sprawność na zaawansowanym torze przeszkód. Gotowa? Chyba tak. Zobaczymy, jak ci pójdzie. 3, 2, 1, start! Hit!
no, no, jestem pod wrażeniem. Może zrobimy z ciebie profesjonalistkę? Oto twoja nagroda. Hej, to moje rolki. Szukałam ich. Nie ma za co. Cóż, dzięki. Możesz założyć swoje rolki, naciskając ten przycisk. Ze zwierzętami dzieje się coś dziwnego. Trzy kraby przypełzły z plaży aż tutaj. Możesz je tu zagonić, żebym miał na nie oko? W przeciwieństwie do króliczków, które czmychają w podskokach, kraby będą za tobą podążać. Unikaj błotnistych kałuż, bo kraby lubią się w nich taplać. Unikaj błotnistych kałuż, bo kraby lubią się w nich taplać. Nie było, prawda, krabiku? Jeszcze jeden. Razem trzy. Dobra robota, Sunny. Jesteś niezła w te klocki. A te kraby podsunęły mi pomysł. Nadeszła wiekopomna chwila. Zapraszam na nowy klasyk, zaganianie króliczków i krabów. Im więcej króliczków i krabów uda ci się zaprowadzić do celu, tym wyższy będzie twój wynik. Kraby lubią się chować w błotnistych kałużach, a więc uważaj. Gotowa na... Super, ale nie masz żadnych szans, aby pobić mój rekord. Przekonamy się, koleżko. Trzy, dwa, jeden, start!
Wow, Sunny, to było naprawdę niezłe. Zaskoczony? Ja? Nie. Przyznaj to. No dobra, może rzeczywiście trochę tak. Haha, wiedziałam. Szeryfie Hitch, nad miastem zawisła jeszcze jedna groźba. Groźba? Co tym razem? Na Grzywiastą przyszły wściekłe króliki. Blokują wejście do plażowej zatoki. Sprawdzę to, ale to pewnie nic takiego. Och, to jest poważna sprawa, szeryfie Hitch. Sprawdzisz to, Sunny? Zaraz też tam będę. Robi się, szeryfie. Wracam na Grzywiastą sprawdzić, co z tymi króliczkami. Mieszkańcy Zatoki Grzyw! Nie ma powodu do obaw! Obecne chwile budzą przerażenie! Po mieście grasuje aż dwóch kryminalistów! Przyglądamy się sprawie, ale na tę chwilę mogę tylko powiedzieć, że nie są oni z Zatoki Grzyw, ponieważ żaden z nich nie jest szanowanym kucykiem ziemskim. Nie ma się co bać! Pilnujcie się jednak na każdym kroku. Boję się. Kucyki, spokój! Co się dzieje? Co one tam mówią? To jest Marcel i ma żądania. Mówi, że zajęli drogę i nie ruszą się z miejsca, dopóki nie dostaną tego, czego chcą. Oh.
czego chcą? Żąda ekstra świeżego smoothie. Dasz radę taki znaleźć? A ja ich przypilnuję. Ekstra świeży smoothie nadciąga. Ekstra świeże, co? Jasne, ale łatwo się topią. Musisz je dostarczyć szybko, zanim zdążysz powiedzieć wielki kucyku, bo inaczej nic z nich nie zostanie. Jesteś gotowa? Do dzieła! 3, 2, 1, start! Co? Kolejne żądanie? Teraz chcę parę spoko okularów przeciwsłonecznych. Spoko okularów przeciwsłonecznych? No dobra. O, to znowu ty. Chcesz parę okularów przeciwsłonecznych, co? To proste. Zniszczyłam twojego kwiatka. Dasz radę postawić go na nogi? Pewnie. Dziękuję. Trzymaj. Pewnie, możesz już iść. Mówi, że ma jedną ostatnią prośbę. Aż 3 balony? Ale po co? No dobra, 3 balony, tak? Niech mu będzie. 3 balony. Robi się. Mam jeden balon. Zostały jeszcze 2. Jeszcze tylko 1. Gdzie go widziałam? Biegnę mu je zanieść.
I to by było na tyle, wyłudzaczu. On naprawdę zostawił swoich przyjaciół? Myślę, że on nie ma prawdziwych przyjaciół, Sunny. Cóż, na nas możecie zawsze liczyć. Powinnyście sprawdzić Akademię Lotniczą ZIP na plażowej zatoce. Witamy w Zephyr, słynnej szkole latania w Zatoce Grzyw. Ktoś tu jest podekscytowany. To był pomysł mojej mamy. Nie wymagaj ode mnie, żebym była z tego powodu zachwycona. Cóż, jak widać, jestem teraz kadetką. No, widziałam, że zaliczyłaś pierwsze testy. Jesteś prawie gotowa do lotu. Pogadaj o ostatnich zadaniach z Tanderem i Zoomem. Zobaczymy, czy mnie pokonasz w prawdziwym wyścigu. Jestem już całkiem szybka. Nie mogę się teraz poddać. Zobaczymy, kadetko. Poczekam na ciebie przy pasie startowym. Zdobędę te skrzydła na 100%. Kogo moje oczy widzą? Kadetko Star Scout! To już ostatni tor przeszkód. Coraz bliżej, aby wznieść się na nowe wyżyny. Jesteś gotowa do Jestem gotowa. Tak trzymać! 3, 2, 1, start!
Dobra robota, kadetko! Oto twoja nagroda! Wystrzałowo! Jeśli pojawi się jakiś przestępca, będziemy się bacznie przyglądać. Ale przestępcy to albo jednorożce, albo Pegazy. Skąd mam mieć pewność, że nie będziesz chronić swoich, co? Samo bycie Pegazem to nie przestępstwo, prawda? Wszystkie Pegazy i jednorożce są podejrzani. Co się dzieje? Kolejny akt wandalizmu! Mural w Akademii Lotniczej został zniszczony. Rozumiem. Tak! Musimy! Znaleźć świadków. Dokładnie! A więc... dobrze, popytam w okolicy. Ha! Sierść tym razem jest różowa. Ha! Nie jestem przeciwko żadnemu kucykowi, ale znaki to uwielbiam malować. Podejrzanym jest Pegas. Widać też skrzydła, które wypadły. Kucyk miał fioletową grzywę. Mam wszystkie poszlaki, ale coś mi to nadal nie gra. Haha, dobra detektywistyczna robota. Czy coś tu pasuje do jakiegoś znajomego ci kucyka? Być może. Lecz świadek znalazł te sztuczne skrzydła. Jakim cudem jak przestępca mógł zgubić coś takiego? W każdym razie, dobra detektywistyczna robota, Sunny. Skonfiskuję te skrzydła. Będą dowodem. Chyba je zatrzymam. Tak, na wszelki wypadek. Tak, to dobry pomysł. Nie zwalniaj. Jesteśmy w niebezpieczeństwie. Sprout wydaje się coś ukrywać. Ha!
Babet, gdzie jesteś? Babet, gdzie jesteś? Dlaczego wszyscy są dziś tacy rozdrażnieni? Ech. Sprout uważa, że to ty mogłaś zniszczyć Murazi. Co? To absurd! Nigdy nie pobrudziłabym sobie w ten sposób kopytek. Cóż, to mocne alibi. Tylko postaraj się nie zwracać na siebie zbytniej uwagi, dobrze? Ale to jest to, co lubię robić najbardziej. Plaża kipi życiem! Co się dzieje? Sporo. Mam kilka miejsc do odwiedzenia i billboardy do naprawienia. W porządku. Będziemy potrzebować dużo farby. Ten znak jest ogromny. Pewnie chcesz trochę farby, co? Nie ma problemu. Przynieś mi fajny materac dmuchany, a będzie twoja. Fajny materac dmuchany? Już się robi. Hej, ty! Widziałaś gdzieś tu mojego kraba? Ma na imię Babet. Jeśli ją znajdę, dasz mi swój dmuchany materac? O, pewnie! Miałem go tylko po to, aby w razie czego wyjąć z wody moje maleństwo. Nie martw się, znajdę ją! Babet, słonko, wróciłaś. Bardzo ci dziękuję. Słowa dotrzymuję. Oto materac. No, ten się nadaje. Oto twoja farba. Super, wracam do tego billboardu. Klocki. Bez ciebie nie udałoby mi się to, przyjaciółko. Sunny, ten gang króliczków rozbiegł się po całej zatoce. Kicają po całym pasie startowym. Przegoń je stamtąd i przyprowadź tutaj, żeby wyścig mógł się rozpocząć. Oh!
Sunny, te króliczki potrzebują pasterza. Pomóż im stamtąd zejść. Misja udana, kadetko. Oto dowód wdzięczności. Witaj w ostatnim wyścigu, bla, 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 bla. Oczywiście mnie nie pokonasz. Wystarczy jednak, że nie wpadniesz do oceanu, a zaliczysz test. Jesteś gotowa, Sunny? Żebyś wiedział. Szykuj się zatem. Trzy, dwa, jeden, start! Thank you.
frajda! Racja? Znaczy się, no brawo, dostaniesz skrzydła. Gratulacje! W imieniu rodziny królewskiej! Zeb! O nie! O nie! O nie! O, tak! Czekaj no, kto to? Kurczyk za burtą! Czas się ulotnić. Zip, czy wszystko gra? No, bywało lepiej. Magia zawiodła, dlaczego? Pegazów nie powinno być w Zatoce Grzyw. To sprawka jednorożca, są niebezpieczne. Wszystko zmierza zgodnie z moim planem. Sprout, czy to ty? Nie, to nie ja. On wraca na Grzywiastą. Dorwę go! Muszę jakoś rozgonić ten tłum. Gdybym tylko mogła zwrócić uwagę wszystkich naraz. Muszę wejść gdzieś wyżej. Widziane! Kucyki, stop! Nie widzicie, że tak nie wolno? Pegazy i jednorożce mają takie same kopytka, serca i marzenia jak wy. Nie są obcymi. To nasi sąsiedzi i przyjaciele. Jedność pegazów, jednorożców i kucyków ziemskich wróciła nam magię i jesteśmy teraz szczęśliwsi. W sumie to lubię magię. Tak, ja też. Magia! 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 Ktoś zagraża magii i trzeba go złapać wspólnymi siłami. Kucyk na podwyższeniu mówi prawdę! Sprowadźmy magię z powrotem. Nie mogę się teraz poddać. Muszę dogonić Sprouta. Hej, Sunny. Sprout jest w starej fabryce Canter Logic. Musimy go stamtąd wypłoszyć. Teraz i tak kucyki w mieście nas nienawidzą. Czemu mamy to robić? To jedna wielka pomyłka. Jesteśmy wszyscy przyjaciółmi. Musimy tylko złapać Sprouta, a wyjaśni wszystko kucykom. Ale bez magii nie damy rady polecieć. Cóż, przynajmniej miło spędziłyśmy tu czas. Chyba jednak powinnyśmy wrócić z mamą do Zefirowych Wzgórz. Tam żadne kucyki nas nie nienawidzą. Tak nie powinno być. Musimy to naprawić. Trzeba coś zrobić, ale jak mamy przedostać się przez bramę? Rozejrzę się. Może coś znajdę. Gdybym rozbiegła się po tej rampie naprawdę szybko! Rolki!
3, 2, 1, start! Użyj tego przycisku, aby przeskoczyć pułapki. Jeśli umiesz... Sunny! Króliczki go spowolnią, ale ty też uważaj! Przyjaciół nie zostawimy! Możesz się wreszcie zatrzymać! Chciałam powiedzieć to samo! Ty! Hej, już dobrze. Nie chcemy cię skrzywdzić. Ale... nie? Nie! Chcemy tylko, aby było jak dawniej. Ale tego właśnie chcę. Ostatni czas był tak bardzo przytłaczający. Tyle magii i dziwnych kucyków wszędzie. Ja tylko... Sprout, trudno się zmienić. Też normalnie nie lubię, gdy nie mam na coś wpływu. Czasami zmiana jest czymś dobrym. Jeśli otworzymy na nią serca, czyni nas lepszymi. Sip, twoje skrzydła! Magia powraca! Zmiany są świetne, jak odrobina makijażu. Lub brokatu! Albo zupełnie nowe przyjaźnie. Wydaje mi się, że jednak trochę dramatyzowałem, co? A więc nie gniewasz się na mnie? Druhu, tak długo jak w Zatoce Grzyw jest spokój. Będziemy przyjaciółmi. A przyjaźń to ciągła magia. Hej, Sprout! Już wiem, co ci poprawi nastrój. Nie. Zatańczmy! Możesz dowoli kontynuować zwiedzanie Zatoki Grzyw. Ciesz się znów minigrami i zbierz brakujące magiczne fragmenty. Ha! Zagraj! Dźwięk, wyjdź! Wyjdź! Zagraj! Wyjdź!